Okropny smak. Pali mnie w usta. Moje gardło puchnie. Co się stało? Wody. Mleka. Wezwijcie lekarza. Pomóżcie mu, on się dusi. To była trucizna. Co? Duszę się. Pani mnie otruła. Nie. Pomóżcie mu. Jest cały czerwony, zaraz umrze. Zabiję cię, niewdzięcznico. Nie, na pomoc. Na pomoc. Występują Niewolnica Izaura, odcinek 80. Pomóżcie mu! Chciałbym, ale nie mogę się ruszyć. Co mam robić? Pomóż mamie. Weźcie go. Mamo, spokojnie. Te czekoladki są zatrute. Skąd ten uśmiech? Mam wiele powodów do radości. Rzeczywiście. Zapomniałam. Odnalazłeś swoją ukochaną niewolnicę. Nie o to chodzi. Pyszna czekoladka poprawiła mi humor. Jak to? Najlepsza na świecie. Czemu jest taka wyjątkowa? Musiałabyś spróbować, żeby się przekonać. Dobrze. Uwielbiam czekoladki. Poczęstuję cię, ale tylko jedną. Tylko jedną. Mam nadzieję, że pułkownik nie umrze z tego powodu. To ta czekoladka. Gdzie lekarz? Ruszcie się. Przynieście mleko i wodę. Ugryzł zatrutą czekoladkę, a teraz umiera. Słabo mi, słabo. Moje sole. Podaj mi, proszę. Są w jadalni. Zaraz zemdleję. Sole? Podaj. Zaraz wracam. Mój kochany. Moja wielka i jedyna miłość. Minęło tyle czasu. Łączy nas tyle wspomnień i uczuć. Nieraz chciałam wyznać ci miłość, a tylko cię krzywdziłam. Tantas vezes eu maltratei, querendo dizer que o amava. Co się stało? Gdzie jestem? To trucizna. Uspokój się. Uspokój. Próbowałaś mnie otruć. Nie widzisz, jak cierpię. Jak możesz mnie oskarżać? Czekoladka była zatruta.
Założę się, że to nie baronowa je przysłała, ale Leoncio. Spokojnie. Źle się czuję, wracam do domu. Nie będziesz się mną opiekować. Mogę się tobą zająć, nigdy, błagam. Nigdy. Nigdy więcej nie przyjdę do ciebie na kolację. Wychodzę. Zaopiekuję się tobą. Ja cię kocham. Nie rób mi tego. Idę z tobą. Urodziłam się wolna i nigdy nie byłam niewolnicą. Nikt nigdy mnie do tego nie zmusi. André po nas przyjdzie. Pan Enrique na pewno zawiadomił obóz. Oni nas uratują. Rozbili obóz. Będą chcieli sprzedać molekę i dzieci. Mam nadzieję, że uda mi się ich wykupić fałszywymi monetami. Oby tylko tego nie zauważyli. Nie będą nam kradli kobiet i dzieci. To my ich okradniemy. Złodziej okradający złodzieja może liczyć na przebaczenie. Przynajmniej te monety się do czegoś przydadzą. Jeśli ktoś z nich coś zauważy, będziemy musieli zaatakować. Pedrito. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. No aroma de amores pode haver espinhos. Mulheres e milhões e ser sozinho na solidão de casa descansar. O sentido da vida encontrar. Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Quem revelará o mistério que tem a fé. Jesteś sam? Nie do końca. Rozmyślam o Izaurze. Tak niewiele ją znasz. Martwię się o ciebie. Niepotrzebnie. Całkiem niepotrzebnie, mamo. Widzę, jak jesteś smutny, milczący i zamyślony. Chyba znalazłem sposób, żeby pomóc Izaurze. Jaki? Możesz ją tylko kupić. Ale właściciel nie ma zamiaru jej sprzedawać. Przekupię jego ludzi. Co takiego? Powiedzą panu Leonciowi, że zbiegła niewolnica, którą znaleźli, to nie Izaura. Nie wierzę. To przekupstwo. Nie możesz pomagać niewolnikom i to w ten sposób, żeby uciekali. To niemoralne.
Niewolnictwo jest niemoralne. Mamy 1855 rok. Takie jest prawo. Musimy się z tym pogodzić. Nigdy. Ja jestem abolicjonistą i będę z tym walczył. Poza tym chcę chronić kobietę, którą kocham. Poszukaj innego wyjścia. To jest jedyne. Muszę ich przekupić. Nie masz gwarancji, że będą milczeć, a jeśli wezmą pieniądze i zawiadomią tego Leoncio, co wtedy? Porozmawiam z nimi. Dobrze im zapłacę. Będą siedzieć cicho. Dostaną całą kwotę, kiedy będę miał pewność, że dotrzymali umowę. Tamten człowiek może im złożyć jeszcze lepszą propozycję. Powinieneś uważać. Pan Leoncio jest gotów zapłacić za odnalezienie Izaury 10 tysięcy. Dam im dużo więcej i... Niech uciekają z kraju. Ty też chcesz uciekać? Ożenię się z Izaurą. Jeśli będę musiał... To wyjadę stąd. A interesy, haciendy, na dodatek będziesz poszukiwany. Sprzedamy wszystko, co mamy i przeniesiemy się do Stanów. Kto powiedział, że się na to zgodzę? Uwielbiam São Paulo i wszystko... Wszystko to robisz dla jakiejś niewolnicy. Izaura jest kobietą, którą kocham. Dla niej jestem gotów na wszystko. Zrobię, co będę musiał, żeby tylko z nią być. Nie tak cię wychowałam. Jestem zakochany w Izaurze i nic nie stanie na mojej drodze do szczęścia. Może czasami będę musiał postępować sprzecznie z zasadami, ale nie zrezygnuję z tej miłości. Przekupię tych ludzi. Może wtedy zostawią nas w spokoju. Donia Perpetua tu była. A ja widziałem się z Alvaro. To prawda, że on nadal interesuje się tą dziewczyną? Odkąd odkrył jej tajemnicę, jest w niej zakochany jeszcze bardziej. Do diabła. Zapomnij o nim. To jawny afront. Zamienił mnie na niewolnicę. Ale mocny trunek, jakby mnie wół kopnął. Ostrożnie z tą ręką. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Francisco. Violetto, darujmy sobie konwenansę. Mów do mnie po prostu Belchior. Pan mógłby być moim ojcem. Albo dziadkiem. O nie jestem taki stary, raczej zużyty. Słońce czy deszcz, muszę zajmować się ogrodem. Umówmy się, że panu wierzę. Ktoś wie, gdzie jest doktor Paulo? Któraś z dziewczyn jest chora? Nie, chodzi o pułkownika. Pilnie go poszukiwał. Coś się stało? Był na kolacji u hrabiny i źle się poczuł. Hrabina tak marnie karmi? Bez żartów. Doktor Paulo jest pilnie potrzebny. To poważna sprawa? Chyba, nie wiem. Goniec go szukał. Prawda jest taka, że nie wiem, gdzie on jest. Jeśli nawet pan nie wie, to już nikt go nie znajdzie. Niech sprawdzą u niego w domu. Może szuka uciekinierki? Napijmy się jeszcze. Wystarczająco już pan wypił.
Moją jedyną towarzyszką jest butelka. Nie chce być ze mną żadna kobieta. Patrzcie na niego. Dzięki Bogu udało mi się dotrzeć do domu. Co się stało? Próbowano mnie otruć. Na Boga. Kto? Podczas kolacji u hrabiny. Chciała ojca zabić? Ktoś jej przysłał zatrute czekoladki. Ugryzłem jedną i bardzo źle się czuję. Zajmę się tobą. Chyba nie przeżyję tej nocy. Masz wysoką gorączkę. Oby nie zauważyli, że monety są fałszywe. Módl się. Modlitwa ma wielką moc. Niech Bóg nam pomoże. Chcę kupić te kobiety i dzieci. Panie Leoncio. Słucham. Mam złą wiadomość. Pułkownik był wczoraj z wizytą u hrabiny. Czego on tam szukał? Co mu przyszło do głowy? Zjadł zatrutą czekoladkę. Jest w ciężkim stanie. Mój ojciec. Raimundo przez całą noc nawet stamtąd się nie ruszył. Pamiętam, że kiedy pan Leoncio znęcał się nade mną w haciendzie, panu Raimundowi było mnie żal. Ale teraz zależy mu tylko na nagrodzie. Bez skrupułu podwiezie cię do Leoncio. Przeklęte pieniądze. Pan Martinio też zawsze mówił, że życzy ci, abyś uciekła. Z drugiej strony po raz pierwszy dostanie tyle pieniędzy za złapanie niewolnika. Przeklęty. Wy dwaj, podejdźcie. Pan Alvaro z nimi rozmawia. Oby udało mu się ich przekupić. Mam dla panów propozycję. Jaką? Liczę, że obie strony będą z tego zadowolone. To są pieniądze za kobiety i dzieci. Proszę przeliczyć. Dał im sakiewkę. Teraz musimy czekać. A jeśli się zorientują? Nie trać wiary. Myślę, że nie zauważą niczego podejrzanego. Skąd pewność? Spójrz, jaką ma głupią minę.
liczy pieniądze. Chyba jednak się zorientował. Idziemy. Poczekaj. Musimy się naradzić, co robimy. Spokojnie, na razie tylko liczy pieniądze. To był dobry plan. Pani Enrique jest człowiekiem wykształconym, a dał się nabrać, więc tym bardziej oni pozwolą się oszukać. Jeśli jednak się zorientują, będziemy musieli zaatakować i odbić Molekę. Spokojnie. Poczekajmy. Atak w takim miejscu mógłby nam się nie udać. Zaryzykuję. Nie zostawię Moleki i dzieci na pastwę losu. Przyjęli je. Mówiłem, że to nieuki. Wszystko odbyło się pokojowo. Jak dobrze, że przyszliście nas ratować. Udało nam się. Bez przelewu krwi. Mnie nie uściskasz? Jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Nie pora na świętowanie. Ruszajmy, nim zorientują się, że monety są fałszywe. Dobry pomysł. To nie potrwa długo. Słuchamy. Proszę mówić. Wiem, że chcecie schwytać i zabrać Izaurę, bo zależy wam na nagrodzie 10 tysięcach Cruzeiros. To prawda. Nie mam nic przeciwko dziewczynie. Ani ja. Lubiłem pana Miguela, który teraz mnie nienawidzi. 10 tysięcy to poważna suma. Jeśli wycofacie się i zostawicie panienkę Izaurę w spokoju, zapłacę podwójnie. 20 tysięcy. Dwadzieścia tysięcy? Tak. Tak, tak. I to jeszcze dzisiaj. Otruty? Jak to? To na pewno sprawka hrabiny. Co chciała w ten sposób zyskać? Leoncio, czemu ty nic nie mówisz? O co chodzi? Mój ojciec został otruty. No, przykro mi, ale nie jestem lekarzem. To twój teść. Powinieneś bardziej się przejąć. Jestem przejęty. Czy rzeczywiście zagraża to jego życiu? Tak, nawet zemdlał. Natychmiast jedziemy go odwiedzić. Przygotuję się. Ktoś jeszcze spróbował czekoladek, tylko pułkownik. Co za ironia losu. Celowałem w jedną tarczę, a trafiłem w drugą. Czekoladki przeznaczone dla hrabiny zjadł pana teść. Jeśli umrze, moja żona stanie się bardzo bogata. To dobrze. Mam nadzieję, że zapisał jej w testamencie pokaźną sumę. Oby tylko podejrzenie nie padło na nas. Jeśli pułkownik i Donia Malvina... Wszystkiemu winna jest Tomazja. Właśnie. Doskonale. Baronowa rzeczywiście leży w łóżku, ale nie przesyłała mi żadnych czekoladek. Tak podejrzewałem. Jesteś pewna?
Dostałam od niej wiadomość. Jeśli nie ona, to kto? Leoncio! Łajda. Nie dość, że skrzywdził Diogo, to i nas próbował się pozbyć. Ostrzegałam cię. To będzie krwawa wendeta. Nie dam się zastraszyć temu tchórzowi. Teraz jeszcze bardziej będę chciała go wykończyć. Pułkownik omal przez niego nie umarł. Był w ciężkim stanie. Niewiele brakowało. Doszłoby do tragedii. Leoncio, morderca. Nie zapomnę mu tego nigdy. Wypij herbatę. To była straszna noc. Wszystko przelatuje mi przez żołądek. Nawet woda. Mocna czarna herbata dobrze ci zrobi na brzuch. Na żołądek. Żołądrek. Nie mów z pełnymi ustami. Czuję, jak w środku wszystko mnie pali. Przepraszam. W ten sposób tylko się wykończy. W kółko to samo. Dzień dobry. Witam. Nie mogłem przez ciebie spać. Niespokojnie przewracałem się z boku na bok. Próbowałem czytać, ale wciąż o tobie myślałem. A ja spałam jak aniołek. Sadystka. Pułkowniku? Jak się pan czuje? Po tym, jak pana córka uciekła, stałem się pośmiewiskiem całego miasta. Poza tym wciąż nie otrzymałem należnego posagu. To nie jest odpowiednia chwila na taką rozmowę. Nie wiemy, co się wydarzy i czy to małżeństwo nie zostanie anulowane. Nie chcę o tym mówić. Źle się czuję. Kiedy zawiadomiono mnie o tym, niezwłocznie przyjechałem. Omal nie umarłem po zjedzeniu zatrutej czekoladki w domu hrabiny. A właśnie, dowiedział się pan czegoś o Elenie? Hrabina twierdzi, że moja córka nie uciekła z Diego. Uważa, że na jej kuzyna zastawiono pułapkę. Tak czy inaczej, nie powiedziała mi, gdzie ukrywa się Elena. Niczego się nie dowiedział i omal nie stuknął wczoraj w kalendarz. W życiu nie widziałam człowieka w tak złym stanie. Gdzie pan się podziewał przez całą noc? Hrabina posłała gońca, ale pana nie znalazł. Prawdę mówiąc, niezręcznie się tu czuję od chwili ucieczki Eleny. Zabrałem swoje rzeczy i wróciłem do siebie. To zrozumiałe, jednak nikogo nie zastanął pana w domu. Pułkowniku, wczoraj ja... Dobrze, wyszedłem. Tak, wyszedłem. Chciałem się przewietrzyć, przemyśleć całą tę sytuację. Co do zatrucia, to sądzę, że pan nie umrze.
taka opinia to dla mnie za mało. Proszę jakoś złagodzić mój ból. Postaram się. Zalecałbym mleko. Mleko? Jest bardzo dobre na żołądek, poza tym dużo płynów. Musi pan oczyścić organizm. Rozumie pan. Kochany pamiętniku, los sprawił, że siedzę w tym ogrodzie i rozmyślam o wszystkim, co się wydarzyło. Zakochałam się w Gabrielu, nie wiedząc, że jest moim przyrodnim bratem. Na początku ojciec nie chciał, bym wyszła za mąż. Wolał, żebym opiekowała się nim aż do śmierci. Ale później sam postanowił wybrać mi męża. Dla niego liczy się tylko pozycja społeczna, a nie charakter. Kocham ojca, ale teraz wszystko się zawaliło właśnie z jego powodu. Woda leczy choroby. Idzie pan Alvaro. Gdzie są wszyscy? Proszę wejść. Dzień dobry. Pani uśmiech rozświetla mój dzień bardziej niż słońce. Nie zasłużyłam sobie na tyle komplementów. Wszystkie dni mogą być deszczowe i zachmurzone. Mnie wystarczy, że zobaczę panią. Pan Alvaro jest poetą. Rozmawiał pan z Martinem. Są zachwyceni propozycją. Czekają przed domem. Zaraz pójdziemy ustalić szczegóły. Zgodzą się? Wszystko na to wskazuje. Powiedzą Lanciowi, że niewolnica, którą znaleźli, to nie Izaura. Taki jest plan. Będziemy mieli czas na ucieczkę, może tym razem z kraju. Oby Bóg sprawił, żebym nigdy więcej nie wróciła do haciendy pana Leoncia. Wszedłem na chwilę, żeby się przywitać. Teraz pojadę do siebie. Muszę ustalić z tymi ludźmi szczegóły. Pan Alvaro nie traci czasu. Przekonam pana Martinio, żeby jeszcze dzisiaj wysłał telegram z wiadomością. Chciałbym zobaczyć minę Leoncia, kiedy będzie go czytał. Dowie się, że to nie Izaura. Spróbuje się pan dowiedzieć czegoś więcej? Chcę czy nie, będę musiał znosić Malwinę do końca życia. Muszę udawać, że namiętnie ją kocham. Rozumiem pana. Ja też byłem żonaty. To było przed moim wyjazdem na studia. Co się stało z pańską żoną? Uciekła z niewolnikiem. Dlatego tak pan nienawidzi czarnuchów. Zamordowali panu rodziców?
i ukradli żonę. Nie ufam im. Poza tym oni nienawidzą zarządcy bardziej niż swojego pana. Bo to ty wymierzasz im baty przy słupie. Bardziej nienawidzą kata niż sędziego. Dobrze się rozumiemy. Jeszcze będę pana potrzebował. Można na mnie liczyć. Kiedy Izaura wróci, chcę ją bardzo surowo ukarać. Z przyjemnością. Jedźmy. Chcę sprawdzić, co z ojcem. W drogę. $20,000 i sprawa zamknięta. Dałem słowo właścicielowi niewolnicy. Pan Leoncio może nabrać podejrzeń. Najważniejsze, żebyśmy zyskali trochę na czasie. Co mam mu powiedzieć? Że znowu nam uciekła. Coś wymyślicie. To nie takie proste. Wziął pan za nią odpowiedzialność i to przy wielu świadkach. Był tam nawet szef policji. Jesteście mądrymi ludźmi. Dostalibyście za nią po 5,000, a proponuję po 10 dla każdego. Skoro pan nalega i tak panu zależy na tej niewolnicy, przestaniemy pana nękać. Gdyby nie pieniądze, to życzyłbym Izaurze, żeby była wolna. Ja nic do niej nie mam. Przyjmujecie moją propozycję? Umowa stoi. W takim razie musimy ustalić, co powiecie panu Leoncio. To bardzo ważne. Ona nie może tak po prostu zniknąć. Wziął pan za nią odpowiedzialność. Mam pewien pomysł. Słuchamy. Wyślecie telegram do pana Leoncio z informacją, że wszystko sprawdziliście i okazało się, że zbiegu niewolnicą nie jest Izaura. Powiemy, że rzeczywiście znaleźliśmy niewolnicę, która uciekła, ale to nie była Izaura. I po sprawie. Niezły pomysł. Sam nie wiem. Na tym balu było tylu ludzi. Wszyscy nas widzieli. Powiecie, że ta niewolnica też miała białą skórę jak Izaura. Stąd nieporozumienie. W Brazylii jest coraz więcej takich niewolników. Tak, ludzie się ze sobą mieszają, to naturalne. Pan Leoncio wie, że dobrze znamy Izaurę. Wysłaliście mu telegram z informacją, że znaleźliście Izaurę, ale potrzebujecie pełnomocnictwa. Dostaliśmy odpowiedź. Pełnomocnictwo jest już w drodze. Teraz napiszecie do niego, że kiedy dobrze przyjrzeliście się dziewczynie, zauważyliście, że jest dużo starsza i daleko jej do urody Izaury. Ale jest pan naiwny. Ludzie, którzy byli na balu, nie uwierzą w to. Ona publicznie przyznała się, że jest niewolnicą. Napiszecie, że ta niewolnica nazywa się Elvira i też uciekła, ale kiedy przyjrzeliście się jej bliżej, upewniliście się, że to nie Izaura. Jeśli pan chce, osobiście zredaguję telegram, który wyślecie. Dobrze. Pan Leoncio nie będzie jej tu szukał. Wyślę ludzi gdzie indziej. Co z szefem policji? Powiem, że Leoncio przysłał pełnomocnictwo, a panowie zabrali Izaurę. Dobry plan. Zredaguję wiadomość. Kiedy wyślemy telegram, zapłacę wam pierwszą część. A drugą? Dopiero kiedy będę miał pewność, że Izaurze udało się bezpiecznie uciec. Oj.
Boję się, żeby ci ludzie nie poszli za nami. Oni jadą konno, a my idziemy. Wiedzą, że wracamy do obozu. Mogą czekać na nas przy drodze. Wstąpmy do haciendy mojego ojca. Wie, że jesteśmy zbiegłymi niewolnikami. Nie spodoba mu się taka wizyta. Mam inny pomysł. Chodźmy do domu hrabiny. Chętnie odwiedzę Gabriela. Dobry pomysł. Ona mieszka niedaleko stąd. Pomoże nam i pozwoli odpocząć w haciendzie. W ten sposób zmylimy tropy. Ucieszy się na nasz widok. Sam nie wiem, hrabina mnie nie lubi. Ale panisz Gabriel na pewno się ucieszy. Jest pan jego bratem. A więc zaryzykuję. Idziemy? Tak. Zauważyłyśmy coś dziwnego. Alvaro rozmawiał w najlepsze z tymi łowcami niewolników. Niemożliwe, przecież wyrzucił ich z balu. To na pewno był ktoś inny. Dobrze widziałam, to byli ci sami ludzie. Dlatego tak nas to zdziwiło. Wszedł z tymi ludźmi do biura telegraficznego. Może udało mu się dojść do porozumienia i wykupił niewolnicę. A przynajmniej próbuje. Tak nam się wydaje. Co pani na to? Staram się nie wtrącać w sprawę Alvaro. Zapytajcie go, co tam robił. Kiedy zobaczyłam go z tymi ludźmi, kiedy go tak zobaczyłam, to przez chwilę źle o nim pomyślałam. Dlaczego? Przeszło mi przez myśl, że może przekupił tych ludzi. Nie chciałabym, żeby do tego doszło. Udało się. Pan Martinio nadał telegram. Teraz pan Leoncio pomyśli, że zbiegła niewolnica to nie Izaura. A my uciekniemy do Stanów. Pojadę z wami? Oczywiście, przecież się nie rozstaniemy. Viva! Pójdę po gitarę. Trzeba to uczcić. Przyniosę ciasto. Poważnie myślę o tym, by jechać z wami do Stanów. Oczywiście, jeśli zgodzisz się za mnie wyjść. Opracowanie wersji polskiej, Studio Company Warszawa. Tekst Karolina Władyka, czytał Zbigniew Moskal. Vida de negro é difícil, é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que?